No i jeszcze tam trochę innych pomieszczeń żeśmy minęli, ale to wszystko jakby wyjaśni się w swoim czasie, kurde, no! Siemano, łobuzy, witam was, Spidex z Lam Games TV w kolejnym odcinku serii zagrajmy w Tomb Raider 3 The Adventures of Lara Croft. Otóż jesteśmy w etapie tym, w którym byliśmy ostatnio, czyli Lost City of Tinos. I teraz mamy do zrobienia tęże opcję, o której wam mówiłem w poprzednim odcinku, który nie oglądał, niech sobie nadrobi, czyli zdobycie sekretu numer 2, które jest dosyć problematyczne, albowiem musimy otworzyć te drzwi. Tutaj uskutecznić szybką zdupę i w odpowiednim momencie starać się odbić tu. Umiejętnie podczas upadku trzymając jakby ręce wysunięte i wtedy wam się uda. Także jeżeli już to się wam udało, to od razu szybka zdupa do tych drzwi i biegniemy, biegniemy, biegniemy ile się tylko da. Kurde, ja tutaj się troszkę gubię. Biegniemy ile się da, bo to jest jednak bardzo ważne, żeby biec. Gdyż te drzwi są naprawdę czasowe i możemy się nie wyrobić do tego, żeby zdobyć ten sekret. Tutaj odbijamy na maksa w lewo. Drabineczka, wiadomo o co chodzi. Górka, łapiemy się. To ograniczenie czasowe nie jest może aż tak jakoś wyśrubowane, ale starajmy się właśnie jak najszybciej to robić, żeby po prostu zaoszczędzić trochę sekund, bo jak drzwi się zamkną, no to niestety cały proces trzeba powtarzać. Także zrobienie save'a jakby przed tym manewrem jest bardzo kluczowe, bo potem możecie być po prostu w dupie, a tego byście nie chcieli, tak? I tutaj dalej biegniemy, ale jednak się zatrzymujemy. No nie wiem teraz, czy się już uda, bo trochę już czasu straciłem, musimy przeciągnąć tą wajchę. Tutaj mamy dziurę na klucza, ale tym się zajmiemy potem. Tutaj do tego miejsca również wrócimy, biegnij Lara, kurka wodna, nie ma czasu. Do tego miejsca również wrócimy, musimy jakby wrócić do tej poprzedniej lokacji całkowicie. No i zresztą sami zaraz zobaczycie o co chodzi. Tutaj dalej bieg, 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 bieg. Tutaj byliśmy, gdzie zabijaliśmy te wszystkie latające ścierwa. Tutaj chwila oczywiście pauzy, żeby tylko zdążyć przeskoczyć. I generalnie tutaj będzie z dupa, ojej, za daleko czy za blisko? Dobra, za blisko. Nie wiem czy się uda, nie wiem czy się uda, bo jest to naprawdę bardzo dramatyczny moment. Bo generalnie chodzi o to, żeby nie spaść tak mocno, ojej. Dobra, zaraz się widzimy w tym ojej, miejscu. Dobra, jak jesteśmy już tutaj, to trzeba dobiec tutaj do samego końca, jednak troszkę się zagalopowałem z tym wszystkim. I tutaj sobie oczywiście sensownie jakoś pospadać, tylko że trzeba zrobić to w miarę szybko, kurde, ja to robię w miarę wolno i może to jakby negatywnie rzutować na moją przyszłość, ale powinniśmy zdążyć, powinniśmy zdążyć, powinniśmy zdążyć, powinniśmy zdążyć, powinniśmy, powinniśmy. I takim oto sposobem zdobywamy sekret numer 2, jak widzieliście, kurde. Walka jest ciężka jak sam skurczykot, no i zaraz praktycznie za nami się zamknęły drzwi, lecz na szczęście ta wajcha nam te drzwi powinna ponownie otworzyć, ale tego nie robi. Proszę o otwarcie tychże drzwi. Dziękuję. Jeju, ale się obsrałem, że już w ogóle się drzwi zamknęły. Także takie jajca się zdarzają tutaj. No ale teraz szczęśliwy powrót na górę, wiecie o co chodzi. Ludzie zadowoleni, mamy 2 sekrety z 3. A trzeci sekret zdobędziemy w sumie również niebawem. Będziemy mieli jakby zamkniętą listę sekretów w tymże etapie. No teraz największym jakby challenge'em jest powrót na górę, bo trzeba rozkminić jakiś tam w miarę patent, jak to zrobić, także trochę czasu to zajmie, ale jak widzicie, no trzeba gnać, nie rozglądać się, bo może być naprawdę ciężko. No i tak jak widzieliście, no na słowo honoru w gruncie rzeczy to zrobiłem, tak. Także da się, nie jest to trudne. Tam właśnie ten początek, żeby ładnie wycyrklować w ten skok, żeby trafić do wody, a nie rozbić się o podłogę, no to wymaga trochę jakby, no problematyczny jest, tak. Jej, jak ja mam tu wrócić? Tutaj bym się chwytnął. To jakoś mi się wydaje sensowne, dobra.
Dobra, i tutaj już chyba nie powinno być problemu, bo jeszcze powinniśmy być na górze, zgadza się. Także teraz powrót tam do tamtego miejsca, przez które przeszliśmy, co było z tych drzwi, z racji tego, że po prostu jakby jest tam kwestia taka, że musimy zdobyć klucz, tam mijaliśmy tą dziurę od klucza, pokazywałem wam, no i jeszcze tam trochę innych pomieszczeń żeśmy minęli, ale to wszystko jakby wyjaśni się w swoim czasie, kurde, no. Głupota, głupota. Panna Croft średnio za mną przepada chyba w dniu dzisiejszym. Dobra, sekret zdobyłem znowu. Powinienem się zapisać, ale w sumie nie będę tego robił. Tutaj już po prostu zróbmy to troszkę bardziej na spokojnie, bo się tak nie spieszę. Sekret trzeci generalnie jest tutaj, tam w tej dziurze, tylko że musimy zmusić grę, żeby nam oddała ten blok, który widzicie, to jest taką japą na samej górze. I ten blok właśnie, który spadnie, bo zmusimy go do tego, umożliwi nam po prostu zrobienie tego wszystkiego, żeby było cacy, nie? Także tutaj jesteśmy w takim pomieszczonku, do którego zaraz wrócimy, bo tutaj są jakby cztery pomieszczenia do przejścia, które są konieczne, bo w każdym z tych pomieszczeń są maski. I mamy cztery pomieszczenia. Każdy z czterech pomieszczeń oznacza żywioły, i właśnie maski nam są potrzebne. A te maski będziemy musieli ulokować w miejscach tutaj, bo jakby nie widać, jak widzicie, mamy tutaj jakby miejsce. Ale z basem fajnie. Mamy tutaj miejsce przeznaczone na te cztery maski, i generalnie wtedy się zrobi dobrze i będziemy mogli pójść do ostatniego bossa, który jest w ostatnim etapie. Ale póki co ja się cofam. Cofam się tutaj do tych tematów, żeby po prostu jakby zdobyć ten klucz w pierwszej kolejności, żeby po prostu już nie krążyć. To jak ja mam na to wejść? Kurde, nigdy nie rozkminiałem, jak się wchodzi na drabiny, które są takie, bo jak wezmę sobie, zechcę zrobić to tak, to może się skończyć różnie, nie? Kurde, ale jajca. Zrobiło się to tyle razy, a ja teraz nie kojarzę wątku. Pewnie trzeba było po prostu wskoczyć, ona się zła. No, kurde, taka głupota, ojej, no nie. Daj spokój, idiota to idiota, nie? Dobra, co mamy tutaj do zrobienia? I ten klucz jest w którymś z tych pomieszczeń, bo generalnie w tych pomieszczeniach nic nie ma, a ten klucz był w którymś z pomieszczeń, za jakimś winklem po prostu on był ulokowany. Nie pamiętam, które to były drzwi, czy te, to chyba nie. Może to, ta, chyba tak. Tak, bo to są właśnie takie puste korytarzyki, a tu jest ten klucz po prostu skitrany i tyle dobrego, no nie? Z tego co kojarzę, to tu gdzieś jeszcze jest ten wielki potwór, no i oczywiście dające się we znaki całe życie ważki, nie? Znowu niekończąca się ich ilość będzie, także po prostu jak najszybciej zgarnijmy to, co mamy zgarnąć, co już w sumie żeśmy zgarnęli. Wypierdzielajmy stąd, bo nie ma sensu się bawić. Lara, co ty robisz? Ja pierdzielę, jeszcze się zachciało akwenu wodnego. No. Wiecie, o co chodzi. Fajny etap. Kurde, ale człowiek się nadenerwuje, nie? To były te główne drzwi, teraz już się pogubiłem, już za dużo tego, tak, tutaj były. Także jak już mamy ten klucz, to po prostu sobie dajmy spokój i idźmy teraz zgarnąć te cztery maski, a przy okazji postaramy się zgarnąć sekret numer 3. Zaraz tam dojdziemy do jednego. Jaja se robisz? No nie, no muszę zeskoczyć. Dobre, dobre, no idź, no przecież to cię nie boli. No ja to się tutaj kurde nakłopoczę trochę, ale no nic z tym nie zrobisz. Idziemy na górkę. Udało się nawet, kurde, nieźle ten sekret zdobyć. Ta czasóweczka, myślałem, że będzie bardziej nas denerwować, a to było chyba ze dwie czy trzy próby, także uważam to za całkiem owocny czas. Także idziemy tutaj. Tu już żeśmy wszystko obczyścili, co trzeba było obczyścić. Kamerę zmień się. No dobra, do tego pomieszczenia to wrócimy już, jak będziemy mieli komplet masek. No i generalnie tak, tutaj te pomieszczenia to są cztery, możemy przechodzić w dowolnej kolejności. Nie jest to trudne, znaczy wodny trochę jest trudny i ten właśnie, do którego teraz pójdziemy, czyli lądowy, ziemny. Ziemny jest trochę trudny, użyję sobie kryształu sejwującego. On jest tylko trudny w sumie z tego względu, że jakby problematyką jest to,
że trzeba tutaj trochę się na kombinacie, generalnie zamknęły się drzwi, chodzimy tutaj po bagnach, tak, także trzeba uważać, żeby Lara nam się, kurde, któregoś momentu pięknego nie utopiła, byłoby to problematyczne. Generalnie wrogów tutaj chyba w tej sekwencji nie ma, może jakaś ważka tylko się pojawić, więc lepiej sobie uważać tutaj. No ale tutaj generalnie jakby naszą esencją jest to, żeby zrobić tutaj te dojście do sekretu, bo generalnie jeżeli nie zrobimy tego teraz idąc po tą maskę, tylko chcąc to zrobić na powrocie, to z tego co kojarzę powinno nam się nie udać, bo jakby, no zresztą zobaczycie co się tutaj wydarzy z tymi ruchomymi piaskami, gdy zgarniemy maskę, no nie, i zrozumiecie dlaczego mogłoby się nie udać dostać. Chociaż równie dobrze mogę się mylić i może jest jakaś alternatywna droga. Także powolutku krążymy sobie, no troszkę to czasu zajmuje, bo jednak to są ruchome piaski, no ale tak jakby wierne odwzorowanie, bo tu etap, znaczy sala, że tak powiem, ziemna, no i tutaj mamy ziemię, tylko że taką podtopioną, takie, wiecie o co chodzi, woda, ogień, ziemia, powietrze, serce, kapitan, planeta, pozdro dla kumatych, kto tam oglądał kreskówki w 90. No i tutaj tak. Jest wyjście. Dobre. Tutaj jest wyjście. I tak, jak pójdziemy tam na górę, no to właśnie dojdziemy do tej maski, ale nas interesuje coś znacznie innego. Ja muszę sobie oczywiście przypomnieć, którędy to trzeba było leść, żeby to wszystko pykło, tak? Bo trzeba było wykonywać jakieś naprawdę durne skoki. Spróbuję wejść tutaj, wskoczyć tutaj, nie wiem czy się uda. Nie, tutaj Lara się ześlizguje. Trzeba było robić jakieś głupie skoki i kombinacje, żeby się udało dostać, no bo tam im dalej pójdziemy, to właśnie dochodzimy do tego miejsca. Z tego co kojarzę, to my chyba powinniśmy pójść tu, ale nie aż tak tu. Jejku. Powinniśmy tam chyba pójść tędy i powinno to wszystko tam powolutku się jakoś w miarę zacząć klarować, tak? Bo Lara tutaj widzę, że odmawia posłuszeństwa, ale spróbujmy na przykład tu skoczyć. Nie, ale nie wszystko. Jej, wiecie o co chodzi, chcę wskoczyć na tą kładkę, aby potem tam skoczyć na kolejną. I to takie właśnie przez takie głupoty, kurde, się traci najwięcej czasu. Ale ona jest niedojebana. Croft, stój normalnie, dziękuję. Wchodź. Tak, bo to gdzieś tam trzeba było się na górę dostać. Ja i moja zawodna pamięć. No dobra, zrób krok do tyłu normalnie. A jak przeskoczysz, to masz w łeb, nie? No tak nie chciałem, ale wyszło mniej więcej to, co kurde w sumie chciałem, więc nie ma co płakać, tak? Dobra, i teraz róbmy następny skok tu. No nie, to nie będzie tu ten skok. A zresztą weźmy, pójdźmy kawałek dalej, zobaczymy co się wydarzy. No kurde, ja coś pamiętam, że trzeba było tutaj przeskoczyć, gdzieś tam iść i się dochodziło do właśnie tego kluczowego miejsca. No tutaj jak już pójdziemy, to powinno być dalsze części tam. Ta, tutaj już jest dalsza część, to gdzieś wcześniej te skoki trzeba porobić. No kurde, musimy się dostać do miejsca z tą wajchą. A ja tu nie widzę jakby innej możliwości. Nie, tam gdzie staliśmy, to miejsce to było dobre. Wiecie? To było dobre miejsce, tylko że trzeba chyba będzie skoczyć tam bardziej z rozpędu i wtedy powinna wyjść klasa. Dobra. Na tyle ile się da do tyłu. Da się całkiem nieźle. I spróbujmy z rozpędu skoczyć. Dobra, ja to chyba będę musiał przyspieszyć te moje wypociny, bo coś czuję, że zejdzie się trochę czasu z tym, nie? A zaraz się okaże jeszcze, że ja nie tu kombinuję, gdzie powinienem. Tak też może być, moi drodzy. Tak też może być, nie negujmy tego. No to wiecie o co chodzi. Człowiek jest kurde istotą, która bywa głupia. I czasem sobie coś upierdzielisz we łbie, że to powinno być tak. A potem się okazuje, że to jednak jest zgoła inaczej. I wychodzą takie właśnie klops. A może z miejsca jednak spróbujmy, tylko to trzeba tak... Bardziej pod kątem. Nie, ja to nie widzę tego z miejsca, ale nie widzę też możliwości, żeby zrobić to nie z miejsca. Tak bardziej może pod ukosem. No nie, zjeżdża. Mhm.
takie emocje były, że kurde, aż mi bateria w kamerze padła i oj, trzeba było naładować. Także ja sobie miałem jakąś godzinną przerwę, odcinek nagrywałem na raty. Nienawidzę po prostu takich sytuacji, to jest dla mnie największa głupota tego świata, no nie, robić coś na raty. No ale niestety, muszę pamiętać, przypomnijcie mi w komentarzach, że mam naładować baterię do kamery, żeby potem nie było takich jajc. Dobra, skaczemy i jest. Kurde, wiecie o co chodzi, człowiek się tutaj nadenerwuje, nadrażni strasznie, tutaj musimy z rozpędu przeskoczyć tam aż, co jest, kurde, troszkę, nie powiem, może i problematyczne, ale powinno się udać bez problemu, udało się, jestem z siebie bardzo zadowolony. No i generalnie kwestia jest taka, że wskakujemy tutaj w górę i już jesteśmy przy tym wajchu, także troszkę było zabawy z tym kicaniem. Ale ostatecznie się udało, taki dziwny jakiś manewr zrobiłem, ale Lara wycyrklowała całkiem sensownie. No i generalnie przeciągamy tą wajchę. Tę wajchę. Nie tą, tylko tę. I bloczek nam spadł, także to już mamy odbębnione. Więc jak będzie przypał czy coś, no to już mimo wszystko uda nam się dotrzeć do tego sekretu. A i tutaj po prostu, no tak, trzeba zrobić taką głupotę, żeby się przekręcić i stracić czas. No ale straćmy już ten czas. I będzie gitarka, dobra, także udało nam się dotrzeć do tego miejsca, to już tutaj sobie po prostu jakoś tam możemy sobie wskoczyć, no ale generalnie lepiej się utopić, aniżeli wskoczyć. Sentencja mądra na dziś, Pajdak 2018. No i dobra, i teraz możemy iść sobie po prostu normalnie po tę maskę, jak przystało na normalnego człowieka, także zróbmy to i się nie bawmy więcej. I pójść się po tę maskę, jest generalnie zasadniczo bardzo łatwe. No tutaj jeszcze jeden gałgan nam wyskoczy. Trochę mało hapsa mamy. Zaraz sobie doładujemy to. Zaraz zrozumiecie, czemu jest to HP takie, że tak powiem, dla mnie bardzo ważne. Ja sobie to doładuję. Zapamięci od razu. HP jest bardzo ważne, bo jak zaraz pójdziemy zdobyć tę maskę. Dobrze, ja idę. Chyba dobrze. Chyba dobrze, chyba nawet nie ma innej drogi, no chyba nie ma. Tutaj ładnie, prościutko. No i jest nasza maseczka, tak? I tak, generalnie w momencie zabrania tej maski robi się trzęsienie ziemi. Trzęsienie ziemi jest bardzo spoko, jest też bardzo złe, gdyż wyskakiwać będą na nas kamienie, które nam robią pod górę i mogą nas zabić, a do tego te całe bagno, które było, wyschło, także trzeba teraz uważać bardzo ze skokami, które będziemy wykonywać. Generalnie ja tutaj polecam się poruszać, kurde, krok po kroku, bo jak widzicie, te kamyczki potrafią spadać nieoczekiwanie i może nam stać się krzywda, więc lepiej po prostu nie drażnić lwa i starać się to robić jak najbardziej na spokojnie, żeby uniknąć jak największego przypału, no bo może być różnie, tak? Jak widzicie, one wyskakują naprawdę znienacka, no i challenge'ik trochę jest z tym wszystkim. Tutaj oczywiście starajmy się skakać ile się da. Tutaj w miarę powinien być spokój. Ale tam dalej znowu widzę, że już kurde zielony stwór gdzieś się czai. A może to tylko złudzenie optyczne? Dobra. No i tu jest przypał, bo tędy nie przejdziemy. Jak widzicie, się zrobił kurde problem zasadniczy duży. No ja nie powiem, mnie to kurde przeraża trochę, ja to się cykam takich rzeczy. Save'a, gdzie my zrobiliśmy przed wejściem tutaj. W sumie byśmy mogli wykonać jeszcze kolejnego save'a, aby wyjść stąd jakoś cało, bo i tak... Kurka wodna, tędy też nie przejdziemy. Nie no, chyba będziemy po prostu musieli tam skoczyć i zaryzykować nasze życie lub zdrowie. Bo nie widzę jakby innej drogi. No to takie kurka wodna trochę ryzykowne mi się wydaje. No ale nie widzę wyjścia, także po prostu weźmy, zapiszmy się, zużyjmy ten kryształ sejwujący, bo generalnie 5 kryształów nam zostało do końca gry, a jesteśmy już no za połową, można liczyć etapu, no nie? Także nie ma jeszcze takiej tragedii, po prostu sprawdźmy, co się tutaj wydarzy. No przeskoczyła, dobra, kroftówna.
teraz jest problematyczna, bo to wszystko kurde się spierdzieliło. No i tutaj chyba będziemy musieli wracać jakby drogą niezbyt owocną, ale trzeba, tak? Czyli po prostu znowu kicanie na ekranie. Które nie do końca dobrze nam wychodzi, także ten save był bardzo kluczowy. Dobra, wróciliśmy na miejsce. Najlepiej tutaj będzie to po prostu zrobić najprostszą drogą, bo nie, jak zawsze musiałem zamotać, tylko musicie tutaj pamiętać, że jak skoczycie, to od razu do tyłu i git. A potem może stać się problem i teraz jest kwestia tego, jak tu będzie po prostu się dostać najszybciej dalej. Jak na moje, to kurde dobre by było tam polecieć. Ale to jest tylko takie moje, no nie? Bo tutaj tak jakoś to wygląda, że niby się da. Tak jakoś na skośkę. No zobaczymy zaraz. Próbuję. Dobre. Dobre, na skośkę zawsze dobrze. Trzeba nasłuchiwać tylko, czy to się nie zawala. To jakoś góra, coś, ten, czy bokiem. Tam niby się da doskoczyć jeszcze. Dobra, to może spróbujemy tam. Jakby ten ekran mi się nie telepał, byłoby prościej, ale się telepie. Ojej! Fuck! Dobra. O fuck! Dobra. Na słowo honoru, ale przeżyli. Także mamy już pierwszą maskę. Pierwszy pokój za nami. Tutaj góra czy dół? Dół. Pierwszy pokój już za nami, straciliśmy trochę hapsa, no ale niestety nie możemy mieć wszystkiego. Dobra, zejdę sobie sposobem szybszym, aby się nie denerwować, także udało nam się zdobyć pierwszy pokój. No i fajnie, nie? Nic nie wyskoczy mi, nie wiem, nie wiem. Trochę się cykam. Dobra. Sytuacja się uspokoiła, w międzyczasie, w międzylocie odpalę sobie dużą apteczkę i zgarniemy sobie od razu sekrecik numer 3. Dobre. I dobre, tu jaka wajcha jeszcze. Sobie ją przeciągniemy, bo to na pewno coś otwiera, tak? Pewnie tutaj wejście na górę. No także tutaj już nam się udało odbębnić pierwsze pomieszczonko, może sobie jeszcze z jedno strzeli, nie wiem. Nie wiem, nie wiem jak to nam wyszło czasowo, bo właśnie przez to, że tutaj miałem tą awarię, ale na pewno sobie pójdziemy zgarnąć secret kolejny. No i będziemy myśleć co zrobić dalej. Bo na pewno w tym odcinku nie zamkniemy tego etapu, gdzie ja w ogóle jestem. No powiem wam, że tutaj tak średnio. A, zamotane to wszystko jak lato z radiem. No i tutaj jeszcze było po drugiej stronie, tak? A może tu, tamto wyjście, tu coś? O! O! Dobre! Dobre. No i te maski generalnie wszystkie umieszczamy tutaj. No ale to po prostu sobie poczekajmy. A w tym momencie pójdźmy po ten kolejny sekret. Sekret tak zwany numer 3. Jak widzicie, mamy tutaj ten bloczek, który się przesunął. Bloczek trzeba przesunąć delikatnie do przodu. I jesteśmy w domu. Dobre, góra. No jest tutaj trochę skomplikowalności w tych etapach, ale niestety tak trzeba. No i góra, ostatni, trzeci sekret w tym etapie. Gitara się ma, wszyscy są zadowoleni. W sumie będziemy mogli chyba jeszcze jedno pomieszczenie zrobić, bo jedno jest takie z prostszych, z tego co pamiętam. Mogę się mylić, ale jakoś mi się wydaje, że pomieszczenie powietrzne było takie w miarę... Kurka wodna! Sensowne, dobre. I trzeci, finalny sekret, kryształ sejwujący, wszystko klasa. Bo już wam zaraz opowiem wszystko, tylko pozwólcie, że wyjdę z tego dziwnego pomieszczonka. Dobre, dobre. Także sekret trzeci za nami, wszystkie sekrety zdobyte. No najgorsza robota, że tak powiem, odpierdzielona. Dobra, wracamy tam.
Zostały nam trzy pomieszczenia. Zrobiliśmy pomieszczenie ziemne, zostało nam pomieszczenie powietrzne, ogniowe i wodne. Pomieszczenie powietrzne jest tutaj, moi drodzy, po naszej lewej. Oczywiście fajnie by było wykorzystać kryształ sejwujący przed wejściem. Weszliśmy, bo tutaj generalnie jest to bardzo o tyle skomplikowane dla niektórych, gdyż jest to labirynt i w tym labiryncie można się zgubić. I w gruncie rzeczy się robi to troszkę na czuja. Niektórzy tam, co już się wyskilowali, to po prostu wiedzą, jak to zrobić. Ja tam polecę sobie, przeszukamy tutaj troszkę pomieszczeń, bo generalnie kwestia jest taka, że chciałbym mieć flarę zapaloną, że w niektórych tych pomieszczeniach, w zaułkach, można znaleźć jakieś tam przedmioty, no a przedmioty, jak wiadomo, są bardzo przydatne, także trochę tutaj pokrążymy, ja się będę gubił tu strasznie. Generalnie wyjście jest najbardziej po prawej stronie, nie? Jak już chce się tam dojść jakoś gdzieś sensownie, to właśnie najbardziej po prawej stronie można znaleźć. A tak, to jak widzicie, to jest bardzo dużo jest tych ślepych zaułków. No i łatwo się można w tym zgubić, całym zamieszaniu, w ogóle jakie fajne mordy tam wyskakują. O, na przykład tutaj żeśmy trafili na naboje do shotguna. I jak poszukalibyśmy tego tak trochę więcej, to byśmy znaleźli kilka naprawdę sporo fajnych przedmiotów. No ale to nie ma co się pieścić, bo to już i tak końcówka gry, to nam na nic to będzie potrzebne. Pułapek tu żadnych z tego co kojarzę nie ma. Także tak, żeby jakiś przypał się zdarzył straszny, że nagle mamy lipę. No ale ten labirynt potrafi być złudny, bo właśnie idziemy, szukamy, myślimy, że wszystko jest caca, jak dojdzie do czego, to nagle jesteśmy w dupie. Tutaj wróciliśmy do głównego korytarza. No i starajmy się jakoś trzymać prawej strony i może trafimy do odpowiedniego miejsca. Tylko no o tyle jest to złudne, że nam się wydaje, że idziemy dobrze, a to zaraz, wiecie, jest przypał i ślepa uliczka, tak? Flar nie, żałujcie sobie, bo tego trochę tematu chyba mam jeszcze. Wy jak będziecie grali oszczędniej, to będziecie mieli tego jeszcze więcej. Generalnie trzymając się najbardziej prawej strony, idzie w którymś miejscu w końcu dotrzeć jakby do miejsca docelowego, tak? To miejsce docelowe chyba nawet będzie tutaj, tu już widzę, że mamy delikatny przypał. Ale jak wejdziemy tutaj, powinno być ok. No i teraz generalnie jest najtrudniejszy moment, bo już jesteśmy pod końcem tego. Starajcie się ustawić w miarę prosto, bo jak tam wejdziemy, jak widzicie, są tutaj rolujące, kurde, dziabongi. No i one zaczną lecieć i trzeba używać skoków bocznych ustalonych, żeby ich unikać. Jak wejdziemy kawałek wyżej, to powinny się kolejne zaktywować. Ta sama zasada, skoki boczne. No i klasa. Tak, także udało się jeszcze zdobyć drugą maseczkę. Ja jestem zadowolony, nie wiem jak wy. No i tutaj wyjście. Wyjście chyba nie powinno... Wzięło mnie na wstrzymanie, wiecie o co chodzi? Nie wiedziałem co się wydarzy. Wyjście nie powinno sprawić problemu, chyba. Nie wiem czy to gdzieś jeszcze niżej trzeba płynąć, kurde. No nic tradycyjnie nie widać. No nie, tutaj dołem, dobra. Przestraszyłem się na początku, że wezmę i się spierdzielę. Ale okazało się, że wyszło to całkiem niegłupio. I tutaj jest znowu to miejsce, także tutaj w prawo. Da. Boczek, elegancko. I mamy już dwie maski zdobyte, także myślę, że w tymże miejscu będziemy mogli zakończyć nasz odcinek, no bo w kolejnych pomieszczeniach jest troszkę więcej zabawy, najwyższy odcinek będzie kapkę krótszy, ten trzeci, bo tutaj nie chcę już przedłużać i tracić waszego czasu, także zostało nam pomieszczenie ogniste i pomieszczenie wodne. Uskutecznię sobie save'a, zostały nam jeszcze trzy kryształy, akurat powinno nam wystarczyć na luzie, bo to dwa pomieszczenia, tak, myślę, że nie będzie problemu. Także, moi drodzy, na dziś to wszystko, w kolejnym odcinku zagrajmy w Tomb Raider 3 The Adventures of Lara Croft. Wielkie dzięki za uwagę, fajnie, że oglądaliście, pamiętajcie, żeby mi przypomnieć, żeby naładować baterię, a tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce, cześć!